Proszę państwa, tutaj nie ma miejsca na długie wstępy, bo my o szczęściu, po prostu o szczęściu mówić będziemy. Ale pytanie mamy takie następujące. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się państwo, w którym wieku, w sensie w jakim wieku, przepraszam, jesteśmy najbardziej szczęśliwi? Są pewne badania, są też pewne teorie i różne zdania, które na pewno są podzielone. I o tym porozmawiamy z naszymi gośćmi. A nimi są Agata Biernat, Miss Polonia 2017 roku. Na poczet tej rozmowy mogę powiedzieć, że Agata ma 33 lata i wygląda na szczęśliwą. Z nami jest Zuzanna Butryn, psycholog, która jest równolatką Agaty, także 33 lata. Ja wczoraj skończyłem 32, Gosia... Ja mam 33. No i właśnie. I słuchajcie, jak się to ma do badań? Ponieważ pewien profesor z Hiszpanii zrobił badanie, które jasno wykazało, że osoby między 30 a 34 rokiem życia są najszczęśliwsze. Co wy na to, jak słyszycie takie teorie i wyniki takich badań? Ja z perspektywy czasu mam wrażenie, że coś w tym jest, bo cały czas jestem na wzrostowej, ale też liczę na to, że jakby to się nie skończy za rok, tylko jakby cały czas to szczęście będzie się rozwijać i mam wrażenie, że to wynika z różnych rzeczy. Między innymi z tego, że jestem coraz bardziej dojrzała, że jestem... Doświadczona. Świadoma, że coraz bardziej doceniam siebie, że jakby jest dużo czynników, jestem coraz bardziej niezależna i tak dalej, ale faktycznie jakby coraz lepiej mi jest w życiu, więc chyba coś w tym jest. Czy to prawda, jak osiągniemy te magiczne 35 lat, to potem już taka równia pochyła w dół? Nie, błagam. No tak mówią badania. No ja wiem, tylko mnie to tak straszy. Albo się zatrzymuje ten poziom naszego szczęścia. Tak, bo podobno tam około etapie, prawda? 40 kilku lat jest ten moment, że jesteśmy najnieszczęśliwsi. Ach. Słuchajcie, to jest kwestia bardzo indywidualna, natomiast cały obszar psychologii pozytywnej określa, utożsamia to szczęście z takim poczuciem dobrostanu psychicznego, czyli naszej satysfakcji, zadowolenia z życia, która rzeczywiście jest warunkowana przez wiele czynników i wbrew pozorom te czynniki zewnętrzne, czyli nie wiem, wygrana w totolotka, jakieś spełnianie naszych ogromnych marzeń, no wcale nie jest powiedziane, że to da nam taki wysoki poziom tego dobrostanu, bo raczej będą to takie czynniki osobowościowe, cechy naszego charakteru i takie nastawienie do życia. Mam wrażenie, że jak osiągamy ten wiek po 30, to wtedy to, co powiedziała Agata, tak od razu pojawiło się w mojej głowie. Osiągamy niezależność. Nie tylko niezależność finansową, bo wiadomo, że jak mamy 18-20 lat, no może chcemy już albo pracujemy na własny rachunek, ale jednak nie mamy tej niezależności, tej swobody finansowej najczęściej. Dodatkowo już w 30 roku życia, no już mama nie powie, nie wyjdziesz gdzieś. Trzeba wrócić przed 22 czy 23, czyli ta wielowymiarowa niezależność rzeczywiście się już po 30 pojawia. Może w tym jest ten klucz, że jesteśmy nadal młodzi, ale już niezależni. Myślę, że tak, że to jest właśnie to, że jeszcze jesteśmy młodzi, jeszcze możemy być młodzi oczywiście wiele lat, natomiast jesteśmy młodzi, a już niezależni, już możemy żyć na własnych warunkach. Też mam takie wrażenie, że jak patrzę na siebie 10 lat wcześniej, to mi szczęście przynosiły inne rzeczy. Jakby to życie jest trochę przewartościowane. Jak ja bym teraz się znalazła w wieku 20 lat, to nawet nie wiem, czy bym sobie z tym poradziła. W sensie, że wtedy mnie po prostu mniejsze rzeczy cieszyły. To szczęście miało trochę inny wymiar niż teraz. Także... Albo odwrotnie, bo też czasami tak jest, że nie doceniamy na przykład natury. Jestem przekonana, że jak teraz pójdziesz na spacer do parku, to czy do lasu, to przynosi ci to radość. Przynajmniej ja tak mam. Natomiast 10 lat temu, czy 15 lat temu, no to tak, no ten spacer do lasu czy parku niespecjalnie tak doceniałam. Oczywiście, ale to wynika też pewnie z naszej dojrzałości emocjonalnej, która po 30 jest już w pełni rozwinięta, takiej świadomości tego, kim jesteśmy, co chcemy robić w życiu. Bardzo często mamy już tą świadomość, mamy ustabilizowaną sytuację zawodową, czasem prywatną, więc myślę, że to wszystko może wpływać na to, że właśnie w tym wieku ta satysfakcja jest największa. Ja właśnie nie chciałbym państwa zasypywać wynikami różnych badań, bo niejednokrotnie jest tak, że one się wzajemnie wykluczają. Dobra. Natomiast jak robiłem takie wewnętrzne badania, pytałem rodziców, pytałem dziadków, babcie, kiedy byliście najszczęśliwsi w swoim życiu? Wszyscy odpowiadali właściwie tak samo. Kiedy byliśmy młodzi, nie podając konkretnie wieku, czy to jest jakkolwiek skorelowane z naszą fizjologią, z naszym organizmem, że po prostu mamy wtedy więcej wigoru, więcej sił, więcej znajomych? Oczywiście, to są. Myślę, że to będzie też skorelowane z naszymi wydarzeniami w czasie, kiedy jesteśmy młodzi, bo to jest często właśnie moment, kiedy ta nasza grupa znajomych jest szeroka, bo chodzimy szeroka, do szkół, mamy bliskie relacje, tak? Do zakładów pracy, tak. Jasne, osiągamy być może jakieś sukcesy zawodowe, które dają nam też satysfakcję z życia, więc myślę, że to będzie też związane z wydarzeniami. Często zakładamy rodzinę i to jest też taki czas fajny. Mogę na koniec tak zapytać i poprosić o odpowiedź tak lub nie. Jesteście panie szczęśliwe? Tak.
Tak. Gosia? O, to trudne pytanie, chyba tak, tak, tak. No ja ale, chyba też. Bo wiesz jak to jest, to trudno jest powiedzieć, tak, jestem szczęśliwa, rzeczywiście cieszę się każdym momentem życia, ale ogólnie tak, tak, jestem szczęśliwa. To jest bardzo ulotne, to są momenty tak prawda? Naprawdę. Momenty, dlatego momenty. Psychologia mówi o tym dobrostanie, który jest taką, powiedzmy, bardziej uogólnioną definicją. Dlatego łapmy te momenty, cieszę się nimi. Dokładnie, i nie musimy się obarczać tym, że każdy z nas ma taką sinusoidę w życiu, że oczywiście. Raz jest bardziej szczęśliwy, raz jest mniej szczęśliwy. My natomiast niezmiennie Państwu szczęścia życzymy. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę. A ty wiesz, że w trakcie twojej zapowiedzi ja cały czas przegryzałam i kończyłam deser? Wiem, dlatego przejąłem tak zwaną pałeczkę i powiedziałem słów parę. Dobrze, to teraz ja mogę dokończyć ten deser, a państwo zostańcie z nami, zobaczcie co jeszcze w programie.